druk nr 533, projekt radnego miasta Krakowa Dominika Jaszkowca. Nie ma pana Dominika. To pozwolę sobie przedstawić państwu projekt w sprawie powołania do Radnej Komisji do Spraw Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego. Paragraf pierwszy. Powołuje się do Radną Komisję do Spraw Dzielnicowego Budżetu Partycypacyjnego Rady Dzielnicy, zwanej dalej komisją. Paragraf drugi. Komisja, o której mowa w paragrafie pierwszym, będzie liczyła 3 członków. Punkt drugi. Ustala się następujący skład osobowy komisji. Dominik Jaśkowiec, Stanowicz Piborski, Mateusz Krosz. Paragraf trzeci. Ustala się następujący zakres działania komisji. 1. Przygotowanie i wdrożenie dzielnicowego budżetu obywatelskiego. 2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej pod nazwą dzielnicowy budżet partycypacyjny. 3. Zgłoszenie rad dzielnic rządowych wybranych przez mieszkańców zadań. Paragraf 4. Komisja rozwiązanie powykonanych zadań. Paragraf 5. Uchwala się uchwała, wpiszcie z nim podjęcia. Uzasadnienie państwo w tłumaczy. Otwieram dyskusję. Pan Rafał mi się przychodzi. Panie przewodniczący, czy skład komisji jest zamknięty, czy już jeszcze możemy grać z nim? Nie, nie określony jest. Nie zaproszę. Komisja ma charakter otwarty, nie przeszkadza w niczym. Znaczy, wybór komisji, ja rozmawiałem z panem radnym miasta Dominikiem Jaśkowcem. Jako przewodniczący dzielnicy zostałem zaproszony do komisji. Mateusz Drożdż ze względu takich, iż zajmuje się właśnie sprawami takimi informacyjnymi, też został tutaj zaproponowany do składu. Ale chciałbym wyjaśnić. I to jest propozycja Dominika Jaśkowca. Co do komisji, komisja będzie miała otwarty charakter, więc na pewno wszyscy radni, jeżeli będą chcieli uczestniczyć w pracach komisji, to jak najbardziej. Tutaj no ja nie będę teraz robił, może teraz proszę poprawkę, chciałem, żeby... Znaczy nie ma wnioskodawcy, więc ja ewentualnie będę w tym momencie namawiał państwa do odrzucenia, bo jeżeli jest projektodawca przedłożył, tu mamy pisma, jest jego projekt i proponował, no to nie będę akurat tutaj wchodził w jakieś dyskusje w tej sprawie. Zaproponował pan, oczywiście zawsze możemy próbować przegłosować zmianę tej komisji, jak państwo uważacie. Jeżeli jest poprawka, nie ma problemu. Jak najbardziej możemy się zastosować. Jest pan Dominik. Może pan Dominik może udzieli. Może się udzieli. Albo udzieli wypowiedzi w tej sprawie. No to ja mówię, na tym dzisiejszym. Została zaproponowana przez pana radnego taki skład osobowy. Jeżeli ktoś by chciał zmieniać, to proszę bardzo. Pytanie do pana Dominika, jeszcze raz panie Rafale. Chciałbym pytać się, czy można poszerzyć tą komisję, tak? Pytanie serio. Panie Dominiku. To jest skład uzgodniony z panem przewodniczącym dzielnicy w oparciu o Mateusz Drożdż się tym de facto zawodowo. W związku z tym, no tak został dobrany, są te trzy osoby. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Czy jeszcze ja mam pytanie, dlaczego ma polegać przeprowadzenie akcji informacyjnej edukacyjnej? Zgodnie z zarządzeniem prezydenta i zgodnie z uchwałą, którą mam nadzieję Rada Miasta Krakowa jutro podejmie, tam będą rozpisane wszystkie rzeczy, które będą w ramach
zapas środków z rezerwy budżetowej nie będziemy widzieli. Spokojnie. My na to nie będziemy pieniędzy wydawać żadnych. Czy ta komisja będzie musi konstruować, czy to tak będzie wkład po prostu trzyosobowy i tyle? Jakaś przewodnicząca tej komisji w razie będzie... No, będzie musiała wybrać zgodnie ze statutem swojego składu i zaproponować Wysokiej Radzie. Okej. Tak. Jeszcze bardzo, czy są jakieś głosy do dyskusji? Tak, ja piszę poprawkę. Dobrze. To między innymi ja może tutaj wyjaśnię Państwu rzeczy dotyczące tego budżetu partycypacyjnego. Miałem przyjemność być zaproszony przez radnego miasta, przewodniczącego Rady Miasta, pana Kośmidra, który wyjaśnia powiedzmy, jak to będzie wyglądało. Rada Dzielnicy Trzeciej będzie generalnie środki, które zostaną przekazane na ten budżet partycypacyjny, to jest około 100 tysięcy złotych na każdą dzielnicę. Na razie jest przekazane około 1,5 miliona złotych. 18 dzielnic, z tego jedna dzielnica nie złożyła chęci uczestnictwa w tym budżecie. Jest na 17, jest podzielone. Rada Miasta zapewnia, że położymy tu na 100 tysięcy. Będą to wnioski mieszkańców. Na dzień dzisiejszy informacje, jakie zostały przedstawione. A ja wam zakażę. No nie jest pan na sesji, zawsze jak. Wnioski mamy wyskładane w ilości 15 podpisów w takim projekcie. Te projekty mają być wskazane pod względem merytorycznym. Nie tylko przez komisję, ale również przez urzędników. Będą te spotkania prowadzone. Komisja też będzie zwoływała takie spotkania, które mieszkańcy będą mogli, jeżeli właśnie chcą uczestniczyć w tym budżecie partycypacyjnym, będą mogli zaciągnąć język, że tak powiem. No bardzo słusznie, wiesz, jest pan Dominik Jaczkowicz, który jest akurat w tej komisji, zajmuje się z ramienia Radnego Miasta. Według pierwszego planu ma to ruszać od 1 marca, na dzień dzisiejszy. No, czekamy, jutro podejmie stosowną uchwałę Rada Miasta i będziemy mieć większe informacje na ten temat. Została zgłoszona tutaj poprawka do druku 533. Zmienia się brzmienie paragrafu drugiego na komisja, o którym mowa w paragrafie pierwszym, będzie 4 członków. Ustala się następujący skład osobowy komisji: Dominik Jaśkowicz, Stanisław Sikorski, Mateusz Rosz, Rafał Miś. Jest taka zgłoszona poprawka. Musimy ją procedować. Kto jest za poparcie wniosku pana radnego Rafała Misia? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Poprawka została odrzucona, nie otrzymała większości. Przystąpmy teraz do procedowania druku zgłoszonego tej projektu pana radnego miasta w stanie w formie tutaj przedłożonej. Kto jest za poparciem druku? Proszę o podniesienie ręki. Można to użyć? 14, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.